zwrócił uwagę na to, ja tak zrozumiałam przynajmniej, że nadzieja jest w tym, że wreszcie świat się zaczyna zajmować kwestią nierówności. I to jest nadzieja, tylko że ja chciałam przypomnieć, żebyśmy tak... To mi się bardzo podoba, bo właściwie można potraktować książkę pana profesora Stiglitza Cena nierówności jako nie mniej ważną niż książkę Piketty'ego, tylko że książka Piketty'ego bazuje na 15-letnich badaniach trendów, jeśli chodzi o poziom nierówności od 300 lat, więc troszkę inny ma charakter. Ale chciałam przypomnieć, że tuż po opublikowaniu książki Piketty'ego, która po angielsku ukazała się w marcu 2014 roku, w końcu maja odbył się taka duża konferencja w Londynie, odbyła się, która się nazywała Inkluzywny kapitalizm, a podtytuł był o lepszy podział świata, czy o lepszy porządek świata, już tego nie pamiętam. Zebrali się możni tego świata, wszyscy właściwie najważniejsi aktorzy życia politycznego, gospodarczego, przedstawiciele Banku Światowego, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, książę Karol, prezydent Clinton i tak dalej, i tak dalej. Nawet Rothschildowie z Rockefellerami się razem pojawili, chociaż nie lubią się. I porozmawiali i się rozjechali. Doszli tylko do jednej konkluzji, że świat się popsuł. To mi przypomina rysunek naszego niezrównanego mleczki, który... gdzie jest droga, a drogą idzie zafrasowany Pan Bóg, niesie globus, a na drodze jest drogowskaz, serwis, czyli naprawa. No to rzeczywiście to taka konkluzja wynikała z tej konferencji. A teraz, a później w listopadzie szefowa Fedu, co wywołało zdumienie, pani Jelen albo Jeleń, jak to woli, zważywszy na polskie korzenie, wygłosiła bardzo taką krzyczącą mowę o tym, że nierówności w Stanach Zjednoczonych osiągnęły poziom, jakiego nie notowano od 100 lat, a obecnie szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówi, bo wiadomo, że to, co pan profesor mówi, że państwa zapomniały o nierównościach, no bo miały przypływy unosić wszystkie łodzie, to była ta znana teza, a szefowa teraz grzmiała ostatnio, że nie podnoszą się te wszystkie łodzie i trzeba zacząć podnosić te łodzie, czyli zadbać o likwidację nierówności, nie mówiąc o tym, że nawet najbogatsi, co światlejsi bogacze tego świata przestrzegają, że mogą być rozniesieni na widłach. To jest tytuł jednego z wystąpień jednego z przedstawicieli tego środowiska najbogatszych. Ale ja chciałam tu przypomnieć, ponieważ mamy gościa z Niemiec, że o tym to znacznie wcześniej, o tych nierównościach mówił polski ekonomista, pan profesor Ignacy Sachs, który wyrysował w jednej z publikacji gdzieś chyba w połowie lat 90. taką piękną szampankę, którą nazwał kielichem wstydu, bo pokazał, że jakaś drobna część społeczności ludzkiej z tej szampanki spija 80%, a dla reszty 90% społeczeństwa albo i więcej zostaje to, co skapnie do tej nóżki. Więc ja myślę, że tutaj zresztą inni ekonomiści polscy też zwracali na to uwagę. I tu jest w tym nadzieja, że wreszcie się zaczyna o tym głośno mówić i zaczynają o tym mówić głosy takie ostrzegawcze i alarmujące i apelujące o opanowanie się tego świata, płyną ze środowisk, z których byśmy się nie spodziewali. No bo trudno, rzeczywiście zaskoczenie, jeżeli Fed przed tym przestrzega, a także Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Tam w tym raporcie państwo znajdą odsyłacze do różnych publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których wynika, że na przykład ta erozja systemu partycypacyjnego, uzwiązkowienia i tak dalej,
wpływa fatalnie na efektywność i wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-gospodarczy. I to właśnie z tego środowiska się wywodzi. Więc jest w tym pewna nadzieja, ale no nie jestem pewna, czy tak szybko doczekamy się naprawy tego świata, zważywszy na siłę wielką sektora finansowego. To jest tygrys, który wymknął się z klatki i bardzo lubi pożerać dużo mięsa. I teraz zapędzenie go do klatki będzie bardzo, bardzo trudne. A spekulacje bierze... No mogłabym długo mówić, bo jest, ma to związek ze zjawiskiem, które się nazywa sekularna stagnacja, czyli trwała stagnacja, ale odsyłam Państwa do raportu kulturowego, gdzie to jest napisane.